Wszystkim hej, witam Was na kanale Stefan Bajkana. Dobranoc, dzisiaj Wam opowiem o książce Najgorszy Dzień Świata. Napisała tą książkę Ewa Amores i Matt Cosgrove. Opowiada się w tej książce o chłopaku, który się nazywał Antek Fert. Miał tatę i mamę, a jego... Bo jego mama i tata się jakby ten... że mama rzuciła tatę. I został i poślubiła wampira tak zwanego. I to jest jakby zawstydzony. Jego tata, widać? No, zawstydzony tata. Okazało się później, że jego tata zakochał się w dyrektorce jego szkoły, a dyrektorka tej szkoły to była mama największego wroga tego Antka Fertka. Ta książka jest bardzo ciekawa, jest bardzo śmieszna, sam się śmiałem. Dużo przypadków, nawet szybko można ją to przeczytać, bo dużo tych jest obrazków. Pokażę wam ten, bo po prostu z losowej strony wziąłem. Fajna jest. Polecam bardzo. A to jest dopiero tylko pierwsza część, czyli poniedziałek. To, bo druga już jest. Dobra. Teraz druga książka, czyli Tajemnica Wielkiej Stopy, opowiada się w tej książce. Wielka Stopa. Dash Roberts napisała tą książkę. W miasteczku Sticky Pines dochodzi do tajemniczego zaginięć ludzi. Lucy Slanan podejrzewa, że jej sąsiedzi są operowani przez UFO. Szukając dowodów, kiedy poszli do lasu, zobaczyli wielką stopę i zobaczyli też UFO, ale które niestety nie złapali na zdjęciu, tylko złapali tego, tylko stopę, ale i tak go wypuścili. Książkę też Wam polecam, taka zagadkowa, bardziej polecam dla takich ludzi, którzy lubią czekać takie detektywistyczne, bo to jest taka detektywistyczna. Tak generalnie to wygląda. Więc polecam Wam wszystkim, subskrybujcie mnie, stawcie lajki i klikajcie na dzwonki, żeby przychodziły powiadomienia o moich filmikach. Wszystkim pa!